Dziś znajdujemy się w dzielnicy Wola, na obszarze Młynów. Wola należy do najszybciej rozwijających się dzielnic. Jest podzielona na strefy biznesowe, mieszkalne i wypoczynkowe, dzięki czemu każdy znajdzie tu dla siebie odpowiednie miejsce do zamieszkania, pracy oraz odpoczynku, nie mając poczucia, że jesteśmy w centrum metropolii. Osiedle Radziwie 5 jest to zespół budynków mieszkalnych. Rodzaj zabudowy osiedla jest średnio wysoki. Budynek posiada 8 kondygnacji naziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne, na których znajdują się parkingi, miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Budowa budynków mieszkalnych dobiegła końca 2013 roku. Inwestycja jest projektem deweloperskim firmy Konstanty Strus. Jest to drugi etap inwestycji. Dogodny punkt, jeśli chodzi o komunikację miejską. W odległości 300 metrów znajduje się przystanek tramwajowy oraz autobusowy, stacja kolejowa Warszawa Koło i około 900 metrów piechotą do stacji metra Młynów. Ponad 5 m², a ponieważ jesteśmy na 7 piętrze, mamy piękny widok na park Moczydło. Południowa strona świata zapewnia nam dostęp światła przez cały dzień. Znajdujemy się teraz w sypialni o powierzchni 12,6 m². Okna w sypialni wychodzą na stronę północną. Sypialnia to ostatnie pomieszczenie w strefie prywatnej, wyposażona w metalowe, ręcznie robione łóżko małżeńskie, które ma sentymentalną wartość dodatnią, szafa oraz toaletka. Łazienka to centralne pomieszczenie nieruchomości. Znajdziemy w niej wannę ze szklanym parawanem. Może ona pełnić dwie funkcje: wannę lub prysznica, w zależności od naszych potrzeb. Półka ścienna, na której mogą znajdować się wszelkie potrzebne artykuły z drogerii do wieczornego relaksu. WC z umywalką oraz lustrem, które pełni funkcję dodatkowej szafki. Jak widać, obecnie znajdujemy się w pokoju dziecięcym o powierzchni 12,6 m². Okna z tego pokoju również wychodzą na stronę północną i widzimy patio osiedla. Pokój usytuowany pomiędzy gabinetem a sypialnią. Wystarczająca powierzchnia dla naszej pociechy, gdzie znajdzie
miejsce na swobodną zabawę, miejsce do nauki oraz miejsce na łóżko lub kanapę. Jasne barwy oraz aranżacja podkreśla atuty przestrzeni. Przedpokój jest odpowiednio długi i szeroki. Dzięki jego dość dużej powierzchni znajduje się duża szafa wnękowa, która pomieści wiele elementów naszej garderoby oraz artykułów gospodarstwa domowego. Na podłodze znajduje się terakota, która w przedpokoju jest atutem. Zapewnia łatwe sprzątanie. To pomieszczenie zagospodarowane obecnie jako gabinet. Powierzchnia tego pokoju to 14,5 m kwadratowego. Okna również wychodzą na stronę północną. Dzięki tej powierzchni możemy ten pokój zaaranżować jako duża sypialnia lub drugi pokój dziecięcy. Gabinet to pomieszczenie, w którym możemy swobodnie się poruszać, pracować czy też zanurzyć się w interesującej lekturze. Obecnie znajduje się tu duże i solidne biurko w komplecie z dopasowaną biblioteczką. Miejsce do miłej lektury znajdziemy na komfortowej kanapie. Jeżeli ta oferta Cię zaciekawiła, nie czekaj. Zadzwoń do mnie i umów się na prezentację.